Witam serdecznie, jestem Luken, jestem gitarzystą i wokalistą w Porozumieniu. Jak wrażenia po koncercie, jak przyjęła Was publiczność? Publiczność, tak jak i za pierwszym razem, kiedy tutaj graliśmy, to było zdaje się 4 lata temu, była bardzo kochana dla nas. Wyrozumiała dla mojego chorego gardła, świetnie korespondowali z nami, ale to, co najbardziej mnie dotknęło, to było to, że kiedy miałem im do powiedzenia kawałeczek mojego życia, to po prostu, że mnie posłuchali. To jest bardzo ważne dla mnie, że mamy ze sobą relacje, kiedy gramy. Nie wszędzie tak jest i tutaj na Boskim Festiwalu ludzie posłuchali, a to jest bardzo dobre i dla mnie, i dla nich, że mieliśmy fajną, taką zdrową relację, że nie było tylko świrowania muzycznego, to jest zawsze bardzo fajne, ale że była relacja, że mogliśmy też sobie coś powiedzieć. To było dla mnie takie najmilsze doświadczenie dzisiaj. A na poprzednim koncercie, kiedy to graliście, też tak było, że była taka relacja właśnie? Mieliśmy trochę trudniejszą sytuację, teraz dzisiaj chemia przerabia, bo graliśmy właśnie o 22:00. Ludzie już byli cokolwiek zmęczeni, było dużo bardziej zimno i dużo bardziej wilgotno. Troszeczkę było trudniej ogólnie też korespondować z ludźmi ze sceny, ale mamy niesamowite wspomnienia z tamtego dnia. Jeszcze wtedy graliśmy w troszeczkę innym składzie. Dzisiaj gramy z nową sekcją rytmiczną, taką trochę nową, starą. Perkusista wrócił po latach do zespołu, a basista nam się trafił, niesamowity, który bardzo dobrze się wtopił, kiedy Daniel zakończył pracę z nami. I powiem szczerze, że tamte granie było też świetne, ale dziś jest dziś i dzisiaj się cieszę z tego spotkania. A skąd w ogóle wzięło się Wasze zamiłowanie do Księdza Bosco i do Salezjanów? To jest historia od dziecka. Ja z Księdzem Bosco spotkałem się pierwszy raz jako 13-latek, kiedy przeżyłem pierwszy taki moment buntu młodzieńczego, załamania też takiego egzystencjalnego. Jedna z sióstr zakonnych przyniosła mi książkę Spełniony Sen, wspomnienia matki. I ja tą książkę wyrzuciłem. Wszedłem wtedy w medytację wschodnią, w bardzo chore rzeczy, to bardzo mocno mnie popsuło jako młodego czy dorastającego człowieka, bardzo mocno poszarpało moją seksualność, moje postrzeganie ogólnie świata, duchowości. I pamiętam, że gdzieś ciągle to wyrzucenie tej książki chodziło za mną, że jej nie przeczytałem, olałem ją, nie? I po wielu latach ksiądz Przemek Kawecki, salezjanin, nasz przyjaciel, zaproponował nam zrobienie płyty o świętym Janie Bosco, między innymi na podstawie też tej książki. Ja po prawie 15 latach wróciłem, znalazłem tą książkę i na jej podstawie między innymi napisałem płytę, w większości autorską o świętym Janie Bosco, i poznałem tak naprawdę tego świętego na nowo. Dla mnie to jest potężny człowiek, niska postura i ogromna siła też fizyczna w korespondencji z wielką mocą duchową. To jest materiał wybuchowy, naprawdę dla mnie wspaniały święty, bardzo odpowiedni dla mojej rzeczywistości, tak, odpowiedni dla mojego zakapiorstwa, dla mojej łobuzerki takiej wrodzonej, chamstwa też po prostu, bardzo, bardzo odpowiedni święty dla mnie. Ja się bardzo cieszyłem, że mogę tą płytę pisać i bardzo się cieszę, że w moim życiu tak naprawdę nastąpiło pewne uzdrowienie po tamtym momencie, kiedy ja odrzuciłem Jana Bosco jako patrona, bo ta siostra mi go proponowała jako patrona. Po 15 prawie latach mogłem pisać płytę o nim i dla mnie to było piękne doświadczenie, niesamowite. A trudno było znaleźć artystów do tej płyty, właśnie do pomagania przy tej płycie, czy to nie było trudne zadanie? Bardzo trudne. Oczywiście, jak to zawsze bywa, my mieliśmy przeogromne plany i marzenia na temat tej płyty. Natomiast zakończyło się też świetnie, dlatego że
płytę ukończyli ludzie bardzo mocno zaangażowani w projekt. Nie było osób przypadkowych, nie było osób takich, które miałyby być epizodem, tylko z dużym nazwiskiem na tej płycie. Płytę ukończyli ludzie bardzo zaangażowani w projekt. Praktycznie każda z osób, które brały w końcówce prac udział przy płycie, każda była w pewien sposób dotknięta postacią Jana Boska. Bartek, który śpiewał, przebywał w oratoriach, między innymi też dosyć długo był przyjacielem księdza Kaweckiego. Darek Malejonek mógł być na misji w Afryce, na misji salezjańskiej. Ja właśnie powiedziałem swoją historię i tak naprawdę też dzięki temu też zespół dotknął postaci świętego Jana Bosko. I to było dla mnie niesamowite doświadczenie, że płyta została ukończona tak naprawdę z pomocą osób, które wszystkie były naprawdę, były w tym. One funkcjonowały rzeczywiście w tej płycie. Nie były epizodyczne i to jest wielkie dla mnie. 10 lat działalności za Wami. Co dalej? Jakie plany na najbliższą przyszłość? Przede wszystkim chcemy zaangażować się w obronę rodziny, w obronę życia wszystkimi naszymi siłami. Postanowiliśmy zrezygnować chwilowo z nagrywania regularnych płyt, po prostu tylko muzycznych i wydawania ich, a zaangażować się w długofalowy projekt, będący i pomocą muzyczną, ale też będący konkretną walką o rodzinę i o życie. O życie od momentu poczęcia. I tym chcemy się w tej chwili zajmować. To jest sytuacja nie na chwilę, to jest sytuacja, którą staramy się bardzo gruntownie przygotować. Ona będzie na pewno trwała latami. To jest nasz plan obecny. Obok tego powstaje zespół mój solowy, który będzie po prostu realizował muzykę, bo jest tej muzyki bardzo dużo. Napisało się bardzo dużo naprawdę pięknych tekstów po płycie Weryfikacja. 70 parę tekstów i chcemy, żeby one też były aktualnie po prostu przepracowywane, prawda? Ale Porozumienie jako Porozumienie chcemy jak najbardziej złączyć z naszą rzeczywistością. Naszą pierwszą, podstawową rzeczywistością jest rodzina. I wszystko też, co chcemy robić na razie w Porozumieniu, chcemy, żeby jak najbardziej przylgnęło do tego tematu. Chcemy eksponować też obecność Boga w rodzinach naszych i ku temu będziemy pracować. Dziękuję za rozmowę.